Hej, siemanko, Liskie z tej strony, witam was serdecznie w kolejnym technicznym vlogiasku, tak jest, którego dawno nie było. I tym razem odpakujemy sobie klawiaturkę, którą się zapatrzyłem. W sumie to zapatrzyłem się 2 miesiące temu, ale to za chwilę cała historia będzie. I to jest Razer DevStalker V2 Pro, także wersji TKL, czerwone przełączniki, więc sobie obadamy. Obadamy sobie, także za momencik będzie unboxing i popowiadam sobie parę rzeczy na temat tej klawiaturki. No bo jak już mówiłem, ja już ją mam od 2 miesięcy, w sumie nie ten egzemplarz, który trzymam tutaj w rękach, ale no mówię, to za momencik cała jego historia będzie, więc lecimy z tym tematem. No, to jeśli chodzi o klawiaturkę Razera, którą przed momentem zobaczyliście, to tak jak wspomniałem wcześniej, mam ją od przynajmniej 2 miesięcy. Ten egzemplarz, który przed momentem rozpakowywałem, jest z dzisiaj. Jest świeżutki i tak dalej. Jest to zmiany 1 do 1, w sumie tak powiedzmy 1 do 1, no bo to tak do końca nie było. Ale generalnie tak, klawiaturka jest świetna, nie powiem, że nie. Niski profil, czerwone przełączniki, jest cicha, nie jest głośna. Popieprza po prostu tak jak trzeba. I no i jest dodatkowo bezprzewodowo, oczywiście na kabelku też działa i tak dalej, i tak dalej. Natomiast u mnie pojawiły się dziwne oznaki, bym powiedział, w sumie zgłosiłem jako feedback. Razer się odezwał do mnie i mówi, że nie chcą tak tego zostawiać, chcą żeby miał jak najlepsze doświadczenie z ich produktami i no i po prostu generalnie zapewnili mnie, że nie chcą tego tak zostawiać i tak dalej, i tak dalej. W toku całej sprawy wyszło, że żeby całość przyspieszyć, nie będę musiał odsyłać tej klawiatury, ale muszę im udokumentować, że ją trochę zniszczyłem. Trochę to znaczy, że mam przeciąć etykietę, która się znajduje pod spodem, plus przeciąć kabel. No i co w sumie też zrobiłem, za momencik pewnie to zobaczycie. Jak to wygląda, oczywiście na zdjęciach musiała też być karteczka z numerem całego zgłoszenia, więc to też zostało oczywiście z racji, że confidential, że tak powiem, trochę to było, no tak w sumie chyba nie. Najwyżej gdzieś coś tam poucinam. Ale mam nadzieję, że to nie było jakieś confidential, tym bardziej, że gdzieś tam jakieś manuale są dostępne na necie, mają tam jakieś linki, więc raczej
raczej jest to coś niestandardowego, z czego za często nie korzystają, przynajmniej tak według wiadomości od nich brzmiało. Natomiast bardzo, bardzo spoko opcja, bo mówię, dzisiaj przyszła nowa klawiaturka, 3 dni biznesowe. Generalnie za samym początkiem, jak widziałem, to nie wiem, że niby w piątek miało przyjść, czyli cały tydzień. Generalnie na ich stronie, do których podawali informacje, to, że to są 3 dni robocze. I w sumie tak się stało, 3 dni robocze. Więc ja jestem tutaj naprawdę pod wrażeniem, że support Razera mocno się poprawił, przynajmniej patrząc na poprzednie inne supporty, gdzie coś miał jakieś produkcje Razera, to tutaj naprawdę jest moc. Natomiast jeśli chodzi o samą klawiaturkę TKL bez numpada, jest jak naprawdę świetnym produktem. Ja sobie bardzo cenię ostatnio klawiaturki o niskim profilu, bardzo świetnie mi się na nich pisze, zdecydowanie szybciej się pisze. Natomiast, no mówię, akurat ten mój egzemplarz taki jakiś taki trefny, tutaj na szczęście wszystko ładnie przebiegło, jest już nawet zaktualizowany firmware cały, i to na dongle, i to na samej klawiaturce bez problemów żadnych się obyło, więc miejmy nadzieję, że to powinno załatwić sprawę. No i zobaczymy co dalej będzie z tą klawiaturką, pewnie gdzieś tam w czasie znowu może coś powyjść, a mam nadzieję, że nie, i raczej, że to będzie faktycznie wadliwa klawiatura, no bo tak zostało to stwierdzone. No, ale naprawdę jest superowo. Na samym początku gdzieś tam właśnie wydawali te różne rodzaje aktualizacji, czy do Synapsa, czy właśnie do samej klawki, coś tam naprawiali. Jest rewelacja. O samych takich technicznych rzeczach o klawiaturce nie będę wam tutaj mówił, no bo to nie ma sensu, tu bardziej recenzja tej klawiaturki po użytkowaniu i przez 2 miesiące naprawdę jest warta kupna, może bardziej na jakiejś promocji, bo chyba teraz nawet trochę podrażała, bo ja ją kupowałem za jakieś 800 bodajże, a teraz chyba stoi za koło 1000, więc poczekajcie na promocję, na pewno będzie warto, i jeśli będziecie mieli okazję, no chyba że macie 1000, no to spoko, natomiast sądzę, że jednak na promocji gdzieś tam bardziej powinno wlecieć, bo klawiaturka jest elegancka, jest lekka przede wszystkim, porównując to jeszcze do Logitecha G915 TKL, to ta klawiatura jest naprawdę lekka. Może co prawda nie wytrzymuje tyle na baterii co Logitechowa, ale i tak jest spoko. Tu akurat mam ustawione 20% jeśli chodzi o jasność. Mam jeden statyczny kolor, więc ona jakoś też giga nie ciągnie, natomiast nie wiem, tak z 5 dni pociągnę na jednym ładowaniu, sądzę, że tak. No zobaczymy jeszcze jak ten egzemplarz, no bo tamten faktycznie gdzieś tak trochę miałem wrażenie, że szybko się rozładuje, a tutaj zobaczymy jak to wszystko jeszcze w praniu wyjdzie. Pewnie jeszcze zrobię jakiś materiał podsumowujący po wymianie tej klawiatury, pewnie znowu za kolejne 2 miesiące, sądzę, że to będzie sensowne rozwiązanie, bo mówię, po zakupie tej pierwszej, no to 2 miesiące i coś tam się działo, tutaj zobaczymy, musimy przeczekać te 2 miesiące, więc pewnie mamy teraz wrzesień, no tak gdzieś będzie w listopadzie, zapewne będzie kolejny materiał odnośnie tej klawiaturki. Ale mówię, przewód, jeśli chodzi o przewód, no jest dosyć sztywny, ale mówię, no jeśli ktoś potrzebuje klawiaturki, żeby była tylko na przewodzie, no to kupcie po prostu sobie jakąś tego fulla, chyba to jest już wersja przewodowa TKL-a, to wam w zupełności powinno starczyć. Nie wiem jak tam jest z kabelem, natomiast tutaj jest bezprzewodowo, więc jednak będziemy się opierać bezprzewodowo. No i tak to tutaj będzie pięknie wyglądać. Mam nadzieję, że się ten materiał podobał, ta krótka recenzja tej klawiaturki. Zobaczymy jeszcze, czy w ogóle Razer się odezwie do mnie, czy doszła, czy jestem zadowolony, czy wszystko działa. To też jest bardzo ważne, więc na bank pewnie mówię za 2 miesiące kolejne. Zrobimy taki round up, podsumowanie całościowe i wtedy się okaże, czy jednak ta klawiatura ma jakiś stały defekt, czy może coś z firmware'em jest związane. Wszystko wyjdzie w praniu. Spokojnie, ludziska nie mogło zabraknąć najważniejszego, czyli jak klawiaturka działa, czyli no po prostu jak ją słychać. Także lecimy.
Natomiast dzięki wielkie za oglądanie moich materiałów i widzimy się już niedługo w kolejnych. Trzymajcie się. Jej.